Partnerem odcinka jest sklep motocyklowy w Sopocie motozone.org. Aktualne promocje i oferty w opisie filmu. Siemanko, witajcie na kanale Zwyczajny Facet. Słuchajcie, od jakiegoś czasu zbierałem się, żeby nagrać wam taki film z porównaniem S8 Plus do S22 Ultra i na pewno część z was powie, że film będzie bez sensu, no bo to jest zbyt duży przeskok generacyjny. A mi właśnie o to chodzi. Kiedy zastanawiałem się, żeby zmienić tego malucha na tego, to nigdzie w internecie nie można było znaleźć porównań. Nie wiedziałem tak naprawdę, jaka jest różnica w tych telefonach. Owszem, można było obejrzeć porównanie S8 Ultra, S8 Plus do S10 Plus, S10 do S21, S21 do S22 Ultra. Ale w rzeczywistości nie ma bezpośrednich porównań, kiedy są duże przejścia generacyjne. Długi czas jest między nimi. Dla przykładu, jeżeli teraz kręcę to kamerką GoPro 4 Silver, którą mam na głowie, o tutaj, to jak chciałbym zmienić na 10 albo na 11, nigdzie nie znajdę filmu, który porównuje te dwie kamery. Mogę sobie zobaczyć Silverka mojego 4, porównanie do 6, 6 do 8 i 8 już ma porównanie do 10. Ale to nie jest bezpośrednie porównanie tych dwóch kamer. I dlatego pomyślałem sobie, że dzisiaj, jeżeli was to interesuje, to pokażę, czy są jakieś zmiany w jakości nagrań pomiędzy takimi dwoma telefonami i takim skoku generacyjnym. Jeżeli ktoś tak jak ja zmienia sprzęty co kilka ładnych lat, nie co roku, co dwa, to na pewno jest ciekaw takiego zestawienia. A więc zapraszam do filmu. Okej, to co warto powiedzieć, to na początku jest to, że dźwięk będzie rejestrowany tylko i wyłącznie z tych dwóch telefonów i jak będziecie mieli dźwięk z tego telefonu, to w górnym rogu pokaże wam się, że jest ikonka głośnika i dźwięk idzie z tego telefonu konkretnego, a jak będzie dźwięk z S22 Ultra, to będziecie widzieć, tak jak teraz, że dźwięk idzie właśnie z tego telefonu. W filmie pokażę wam jeszcze to, co teraz nagrywam, czyli jak wygląda obraz przy Full HD 30 klatkach. Dlaczego 30 klatkach, nie 60? Ponieważ ten telefon nie obsługuje stabilizacji wideo przy 60 klatkach, tylko przy 30, a ten obsługuje. Wrzucę też krótkie filmiki, jeżeli chodzi o 4K. Tak, żebyście zobaczyli, jak to wygląda. Jak również parę zdjęć. Oraz będzie jakieś nagranie tego, jak to wygląda przy nagrywaniu w nocy, bo to też jest ważne. Czy telefon radzi sobie tak samo, a może trochę lepiej. I jak widzicie, dźwięk już słyszycie. Można oczywiście również usłyszeć dźwięk z pobliskiej budowy. Jak widzicie, tak wygląda obraz przy nagrywaniu Full HD. Teraz mamy pod słońce, bardzo ładnie, w 30 klatkach. Chodzę na razie powoli, zaraz zrobimy mały test wstrząsu i przebiegnę się tutaj kawałeczek, ale nie będę dla was robił maratonu. I może, żeby zrobić bardziej obiektywnie, to podejdziemy sobie do jakichś kwiatków i spróbujemy nagrać ich jakość. Pamiętajcie, to jest Full HD przy 30 klatkach. No i teraz macie tutaj pokazane. Może troszkę przekręcę, żeby kadr był przy jednym i drugim telefonie bardzo podobny. Teraz możecie zobaczyć sobie, czy jakaś głębia ostrości występuje. Wybaczcie, ja jestem niestety bardzo pod słońce. I telefony, owszem, pokazują mi, co jest, ale staram się skupić na kadrze, a nie na tym, co widać na telefonach, więc nie patrzę, czy jest jakaś głębia ostrości. Wyzoomujemy teraz dość blisko. I daleko. Okej. To, co na pewno wyróżnia jeden telefon od drugiego, to to, że jeden telefon posiada optyczny zoom, drugi niestety nie. I spójrzcie, jak to wygląda w przypadku S
jest trzykrotny zoom. To jest trzykrotny zoom. I to jest dziesięciokrotny zoom na tego pana tam u góry. I to jest ośmiokrotny zoom na pana u góry. Może troszkę w bok zrobię, żebyście lepiej to zobaczyli. O. Chociaż nie, to nie za bardzo daje. Ale rozumiecie, o co mi chodzi, prawda? Ten pan tutaj na filmie i tutaj. No jest kolosalna różnica, jeżeli o to chodzi. Czekajcie sekundkę. O, wycyrkluję. Dobrze, wróćmy do razy jeden. Tak jak więc widzicie, zoom w telefonie jest genialny. Przydaje on się w bardzo wielu rzeczach. Naprawdę przestałem chodzić z lustrzanką, odkąd mam S22 Ultra. No nie ukrywam, że już od dawna nigdzie nie zabierałem lustrzanki, jeżeli chodzi o jakieś wypady, ale ten telefon naprawdę genialne robi zdjęcia. Swoją drogą zdjęcia pokażę wam na samym końcu filmu, powiedzmy przy napisach końcowych. Ok, jeszcze może zrobimy sobie, czy mają HDR-a rozwiązanego, czyli czy ładnie nagrywają pod słońce. Ależ słońce dzisiaj świeci, słuchajcie, wczoraj był taki deszczowy dzień. Teraz macie tą, jak to się nazywa, rozpiętość tonalną, czyli pokazanie, czy cień pokazuje. Od razu widzicie, wieje teraz wiatr i możecie usłyszeć to, czy faktycznie telefony dobrze nagrywają. Teraz słyszycie, jest wiaterek, czuję go z boku na swoim policzku i słyszycie S22 Ultra i ten sam wiaterek nadal wieje i słyszycie dźwięk na S8 Plus. Także sam jestem ciekaw, jak to wypada. Z tego, co widziałem po swoich filmach, to wypada to całkiem dobrze. Ok, to może zrobimy teraz test stabilności. Teraz sobie biegniemy. Widzicie na GoPro, jak biegnę. Rękę staram się trzymać stabilnie. Aha, i stabilizacja wideo jest włączona przy filmach. No GoPro to na pewno jest ogień, prawda? O. I zakręcimy jeszcze raz. Ok, wystarczy. Nie chcę, żebyście źle się poczuli przez tą wibrację. No ok, to myślę, że skoro już to mamy, nagranie Full HD, to zrobimy sobie drobny przeskok do 4K i zobaczymy, czy te telefony różnią się czymś, jeżeli chodzi o nagrania w 4K. To do zobaczenia. Nie, ok, jesteśmy 4K na obu telefonach, zarówno S8 Plus, jak i S22 Ultra. Możecie zobaczyć sobie, jak wygląda szczegółowość. Jesteśmy teraz w cieniu, więc powinno to być też ładnie widoczne. Zobaczymy sobie, jak wygląda nagranie pod słońce. Co prawda przez drzewo, ale fajnie, żeby było widać, czy te promienie przechodzą, czy nie przechodzą. I teraz wyjdziemy już na pełne słońce. Uwaga, będzie raziło w oczy. Jednocześnie możecie zobaczyć dźwięk, jak nagrywa. No powinien nagrywać tak samo oczywiście, ale zrobimy sobie mały test stabilności. Znowu biegnę w podobnym tempie. Staram się nie ruszać ręką, ale widzę, że ostro się dzieje. Nie wiem, czy jest to widoczne, czy dobra jest stabilizacja. To w postprodukcji zobaczę, ale już nie będę dogrywał komentarza. Możemy sobie zerknąć, jak wygląda jakość kwiatków. A jak ładnie nam się kwiatki ułożyły. Jeden tu, jeden tu. Ostrość S22 Ultra. Ostrość
S8 Plusa. Okej. Jak widzicie, tak wyglądają nagrania z obu telefonów w jakości 4K, czyli Ultra HD. Bez problemu można już nagrywać w takiej rozdzielczości, ale na pewno nie są one małe. Okej, w takim razie, skoro już to widzimy, teraz jeszcze jeden rzut na detale. Może podejdziemy sobie do tych bloków betonowych. Zobaczycie z bliska, jaki poziom detali oferują oba telefony. Aha, to co, żeby było jasne, w postprodukcji nie będę używał żadnej obróbki, czy to kolorystycznej, czy to kontrastu. Więc jak coś źle przekręciłem, naknociłem w telefonach, a starałem się, żeby było jak najbardziej defaultowo, to wybaczcie. No mam nadzieję, że ładnie to tutaj widać, jeżeli chodzi o jakość, i że tyle wystarczy, jeżeli chodzi o 4K. W takim bądź razie wracamy sobie do naszego Full HD i jedziemy dalej z materiałem. No i jak widzieliście, nagrania z 4K prezentują się właśnie tak. Teraz jesteśmy znowu na Full HD. To co na pewno można zauważyć, to brak stabilizacji. Spójrzmy sobie jeszcze na jakość nagrania tutaj. Możecie spojrzeć, jaka jest szczegółowość obu telefonów. Tutaj już widzicie, jaka różnica jest. Ciemno, jasno. Jasno, jasno. S22 Ultra radzi sobie lepiej, jeżeli chodzi o rozpiętość tonalną, tak? I nagranie z bliska, taki powiedzmy zoom. Okej. No dobra, kolejny punkcik mamy zaliczony, to może teraz pokazałbym Wam, jak wyglądają nagrania z nocy. Co Wy na to? No to skaczemy. Okej, jak widzicie, tak wygląda nocne nagranie w rozdzielczości Full HD w 30 klatkach. Z prawej strony macie S22 Ultra, z lewej S8 Plusa. Tak prezentuje się, jeżeli chodzi o zwykłe oświetlenie miejskie, jakieś lampy, rozbłyski świetlne, prędkość ostrzenia. Tu mamy trochę ciemniejszą część. Trawy, jak widzicie, przynajmniej tak mi się wydaje, że widać znaczne szumy, jeżeli chodzi o S8 Plusa. Spójrzcie teraz na ten zaciemniony blok. Widać tam już szumiące nagranie. Przejdziemy się tutaj kawałeczek. Droga jest oświetlona takimi zwykłymi lampami drogowymi, pojedynczymi. W rzeczywistości jest ciemniej, niż wydawać by się mogło na wideo, zwłaszcza na S22 Ultra. Tu możecie zobaczyć budowę nowego bloku. Jak widzicie, bo chyba po telefonach tak widzę, że różnica jest znaczna.
przejeżdżające samochody. Idę sobie zwykłym tempem. Telefony staram się trzymać w miarę stabilnie, żeby nie było jakiegoś trzęsienia. I wejdziemy jeszcze sobie tylko szybko w jakąś ciemniejszą uliczkę. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało przy gorszych warunkach oświetleniowych. No dobra, na końcu filmu jeszcze zobaczycie kilka zdjęć, a teraz myślę, że wracamy do naszego nagrania z dnia, kiedy to było jasno. No i dobra, nagrania z nocy są za nami, a więc jak widzieliście, taka jest różnica między tymi dwoma telefonami. I jeszcze małe wyzumowanie, znaczy wyzumowanie, nagranie z bliska. Myślę, że na tym możemy skończyć nasze małe podsumowanie tego porównania. Ja się z Wami już żegnam. Dziękuję Wam bardzo za oglądanie. Mam nadzieję, że taki filmik wydał Wam się przydatny. Na pewno, kiedy zmienię sobie kamerkę na inną, w sensie na jakieś GoPro 10 czy coś, o ile się zdecyduję, bo wiecie, jestem niezdecydowany, jeżeli chodzi o zakupy ze swojej czwórki, to też zrobię takie porównanie, żebyście widzieli, czy w ogóle jest warto. Bo, tak jak mówię, takich porównań troszkę brakuje w internecie. Wszyscy blogerzy technologicznie robią porównania, ale generacja, dwie wstecz. A więc okej. Pamiętajcie, jeżeli film Wam się spodobał, subskrybujcie kanał, dajcie łapkę w górę pod filmem. A ja już z Wami się żegnam i zapraszam do obejrzenia kilku zdjęć z obu telefonów. Cześć, pa!